Witajcie moi drodzy widzowie, dzisiaj zajmiemy się mianowicie pokazaniem dwóch kamer jednocześnie, tak jak obiecałem. Kamery na kierownicę i kamery na pedały. Zapraszam. Witajcie kochani, tak jak obiecałem, miałem wam pokazać dwa zrzuty kamery. Z jednej na kierownicę, z drugiej na pedały. To zaczynamy. No to sobie idziemy, oczywiście. Możemy też iść naciskając pedał gazu. Do przodu możemy cofać. Możemy sobie skręcać na boki, ale tabem przyspieszymy i będziemy już znajdowali się, powiedzmy, w kombajnie. W międzyczasie nastawimy inne prace. Jakie to inne prace mogły być? A nie, na razie rośnie zboże. O, nastawimy tą pracę. Zatrudnimy pracownika i on będzie tu zasiewał jeszcze. Oczywiście mam za słaby traktor, żeby on szybciej jechał, ale okej. Okay. Teraz wam pokażę, jak ja będę pracował. Włączę sobie światło. I będę jechał sobie kombajnem. Nie włączając tempomatu, żeby wam pokazywać nacisk na pedały. Oczywiście kulminacyjne momenty pokazania tej mojej pracy pedałami będą... Zawracam za chwilkę. Zawracam, dlatego wybrałem też mniejsze pole. Wam pokazać zawracanie. I okej. Dobra, zrobię tak. Teraz nacisk wsteczny. I do przodu. To jest kierownica, oczywiście drive. To jest kierownica Driving Force GT. Jakiej to firmy? Zapomniałem, jaka firma. Kochani, bo tu nie jest napisana firma. Kierownica jest Logitecha. Oczywiście można zapomnieć, bo pamiętam tu nazwę seryjną Driving Force GT. Kierowniczka jest bardzo fajna. Bardzo ładnie się prowadzi. Jeszcze oczywiście zaprezentuję ją wam w grach. W grach wyścigowych. Tutaj muszę podnieść header, ponieważ jest mały zgóreczek i by mi się header nie zmieścił przy zawracaniu. Ok. Kierowniczka bardzo fajna, tylko o tyle, że troszkę może być głośna. Oczywiście przy takim nagrywaniu, jak ja to robię, nagrywaniu tych gameplayów, słychać ją. No, wy ją słyszycie, to jest nieuniknione. Ale mi to nie przeszkadza przy graniu. Wam to może przeszkadzać. To co, oczywiście niezmiernie przepraszam. Dałem za nią 450 zł, bodajże... Tak, 450 czy 449. Kupiłem ją na jakiejś stronie internetowej, na morele.net ją kupiłem. Jestem zadowolony z zakupu. Co mogę wam więcej o niej powiedzieć? Ma bardzo dużo funkcji, ma klawisze do PlayStation. Oczywiście możemy ją podłączyć do PlayStation. Możemy sobie ustawiać obojętnie jak chcemy, dany klawisz przypisywać funkcję, jaką chcemy w grze. Mamy tu nawet łopatki do przerzucania biegów, łopatki, a mamy też również skrzynię biegów. O, już jest zapełnione. Kombajn. Musimy teraz wezwać tego pana. O. Tego pana z przyczepą. Przyczepę też będziemy zmieniali, bo jest za mała. Niedługo będziemy kupować nowe pole. I teraz wycofajmy. Nie w tą stronę, o w tą stronę. Bardzo ładnie. O. Trochę za bardzo. Tak chyba będzie dobrze. I wysypmy to zboże. Dał radę. Trochę z góreczek się zrobi w tym rogu przyczepy, ale okej.
nic się nie wysypuje, nic nie tracimy. Jest w porządku. Co, kochani, mogę wam więcej powiedzieć? Oprócz właśnie tutaj w skrzyni biegów mamy łopatki. Mamy oprócz tego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 przycisków funkcyjnych. I oprócz tego klawisz, który możemy przełączać na PlayStation, jeśli mamy podłączone. Tu jakaś funkcja głośności. Możemy zwiększać i zmniejszyć głośność. Klawisz Enter, Start i Select. Przydatny w PlayStation. Ok, jedziemy dalej. Oj, zapomniałem włączyć. Co, kochani, więcej mogę wam powiedzieć? No, kierownica jest na taką cenę, kierownica jest, uważam, bardzo dobrym zakupem. Rozważałem też kupienie Logitech G27, która podobno jest bardzo cichą kierownicą. Tak przynajmniej słyszałem gdzieś w moich komentarzach od jednego mojego widza. Jednak sam nie patrzyłem na jej żadne recenzje, ale ta kierownica G27 Logitecha jest dwa razy droższa, więc nie pozwoliłem sobie jednak na taki zakup, przynajmniej jak na razie. Jak na razie nie mam aż takich zarobków, żeby pozwolić sobie na kierownicę za 900 zł. Ta mi spokojnie wystarczy, póki co. Może kiedyś ją sprzedam i wymienię ją na lepszy sprzęt. Ale jak na razie jestem zadowolony. Jestem szczęśliwym posiadaczem kierowniczy Driving Force GT Logitecha i cieszę się z tego, co mam. Dobrze, kochani, na razie opróżnijmy to, co mamy, do końca i pojedziemy sprzedać zboże. Także to jest taki odcinek pokazujący wam tą kierownicę. Chciałem wam ją po prostu pokazać. Nic specjalnego więcej w tym odcinku się nie dzieje, oprócz tego koszenia zboża i sprzedaży, której zaraz dokonam. O nie. Trzyma.